Jadę teraz przez Sośnicowice drogą wojewódzką 919. Jestem w terenach, które nie są mi znane. Dla mnie to zupełna nowość być tutaj. Jadę od ronda, które jest już przy urzędzie w Sośnicowicach. Droga w kierunku Raciborza i Rud. I przede mną miejscowość Trachy, Althammer. Droga tutaj, nawet patrząc po mapie, po nawigacji, taka troszkę się nam wije. Nie są to może jakieś niebezpieczne zakręty, aby tą drogę określić jako drogę krętą, ale w cudzysłowie jako kręta moglibyśmy ją sobie tak nazwać. Tutaj w zasadzie co kawałek, zobaczcie, jest łuk, ale te łuki, jak już wspominałem, bardzo delikatne. Tutaj nikt nie powinien mieć problemów z pokonywaniem ich. Wygląda, jakbym wjechał w jakieś centrum tych trachów. Po lewej stronie jakieś zbiorniki wodne. Podejrzewam, że to popegeerowska miejscowość. Patrząc też tutaj po tej zabudowie, tutaj zbiorniki, więc pewnie jakiś PGR rybny tutaj funkcjonował w czasie pewnie PRL-u. No i obszar zabudowany nam się kończy i możemy się rozpędzać do 90 tutaj. Krajobrazowe cysterskie kompozycje. I kolejny, zwróćmy uwagę, łuk. I teraz zobaczcie, długa prosta. Ja cały czas przypominam, poza terenem zabudowanym, czyli tutaj możemy jechać 90 km na godzinę. To jest prędkość maksymalna. Natomiast no, na pewno znajdą się tacy, którzy powiedzą, że no jak to tylko 90 po takiej drodze. No droga o bardzo dobrym stanie technicznym. Równa, można powiedzieć, jak stół. Być może, że jest po jakimś świeżym remoncie ta nawierzchnia. O, i za chwileczkę nam się zaczynają znowu zakręty. Miejscowość Bargówka.
pierwszy zakręt. Drugi zakręt. W zasadzie można by powiedzieć trzeci zakręt, natomiast nie mieliśmy innej ilości zakrętów zaznaczonych na tabliczce pod znakiem. O, a zwróćcie uwagę tutaj na znak z ograniczeniem prędkości do 40 km na godzinę. Jadę samochodem osobowym. Czy muszę jechać 40? Otóż, moi drodzy, mogę jechać 50. Ta tabliczka pod znakiem pokazuje, kogo on dotyczy. A więc pojazdy o dopuszczalnej masie powyżej 3,5 tony. Pojazdy ciężarowe dokładnie. No, a tutaj nam się kończy obszar zabudowany, niedługi odcinek tego obszaru niezabudowanego. Bo w zasadzie wjeżdżamy w Rudy.